Państwa Tesco Extra. Produkty są bardzo zdrowe, że te kasjerki, które tu siedzą przy kasach, to one potrafią, no, 100 lat to co najmniej przeżyją i one w sposób naturalny są zachowane. No nie jesteśmy tutaj na Tesco Extra na woli, ale każdy swoje Tesco Extra, to dopiero Tesco Extra powstało, odnowiło się po remoncie. Każdy swoje Tesco Extra zna, lubi i szanuje. Proszę. Tesco Extra jest też na Gocławiu chyba jest zwykłe Tesco, ale jest bardzo nowy budynek i tam dużo przestrzeni. Można się poczuć. No ale Tesco Extra to jest Tesco Extra. I każde Tesco chciałoby być jako Tesco Extra. Ale jeszcze trzeba popracować nad tym przystankiem, bo Państwo zobaczą. Tam, z tamtej strony, z centrum Warszawy, właściwie z Pragi, od jajcarzy. Ciężko. Psikot kichnęłam, że ciężko, bo tam daleko gdzie się zatrzymuje. Trzeba przez most iść. To która z tych staruszek będzie jechała, proszę Państwa, do Tesco Extra z wozem? Nie. To po prostu jeżeli jedzie, to ona jedzie do Marek, wsiądzie tam na pętli 190 i wracając tutaj, proszę Państwa, wysiądzie z wozem, tak jak tutaj ta staruszka wysiadała i ona już zaplanowała sobie podróż, że ona będzie jechała do Tesco Extra, żeby tutaj dokonać zakupów. Czyli nie tam gdzieś w Auchan, w Markach u Chińczyka, nie gdzieś tam jeszcze dalej, jak Państwo na wolę pojadą u Chińczyka w Auchan, w La Parc, tylko w Tesco Extra są najlepsze produkty. Zapraszamy serdecznie. No to znaczy długowieczność, zdrowe sałatki, długowieczność, czyli żyć i nie umierać, jak to się mówi, żyć i nie umierać. Nikt nikogo nie stresuje, jak te firmy pożyczkowe i firmy, które im się też podlizują, które długi wykupują i potem ścigają ciebie i straszą, a zapomniały, że jest linia Mysia. No takie firmy, ja to nawet nie wiedziałam, że jakaś tam firma Lindorf, ale mówili, że ona przybyła z Norwegii, z północy, kręcić tu. Ja mówię, tam jedna taka, Sara Leander, jak podlizywała się Hitlerowi, proszę Państwa, bo Hitlerowi śpiewała niskim głosem, podobnym do tej naszej lekarki, która się psami opiekuje, jak się ona nazywa, z Radia Tok FM. A no właśnie, bardzo podobny ma głos, jak mówi i jak śpiewa. Doktor od psów, weterynarz. Sumińska, Dorota Sumińska. No bo Janek Witek puszczał mi tę Sarę Leander, ale pomijmy Dorotę Sumińską. Sara Leander była w Szwecji, uciekła po wojnie, bo jak zobaczyła, że Hitler przegrywa, do którego się podlizywała, uciekła do Szwecji, ale stwierdziła, że tam też nie będzie bezpieczna i uciekła ze Szwecji.